Siemanko, ja jestem Hubert i witam Was na Horyzoncie. Tak jak obiecywałem, przejdziemy się teraz po kempingu i oprowadzę Was po kempingu Horyzont, a tak naprawdę to witajcie na zdrowym zoncie u mnie na kanale. Chodźmy na spacer. Z psem. Od razu na wejściu mamy tutaj małe boisko. Tutaj po prawej stronie jakiś pewnie letni bar, który obecnie nie działa. I recepcja. Z lewej strony fantastyczny nowy placek zabaw oznakowany Horyzontem. Oczywiście parking, ale my idziemy dalej. Tak, jadąc sobie prościutko od wjazdu. Po lewej stronie mamy tutaj taką przestrzeń, która obecnie jest remontowana. Coś tutaj jest, jakaś scena powstaje, być może jakiś bar. No ciężko stwierdzić na ten moment, ponieważ taki stelaż od namiotu sobie stoi. I tutaj mamy sanitariaty. Jest łazienka rodzinna. I od tyłu idąc, po kolei mamy toaletę damską. Akurat nikogo nie ma, to wejdziemy. Toaletę męską. Zmywalnie. Zmywalnie i tutaj w tych pomieszczeniach są oczywiście prysznice, ale tam już wbijał nie będę. Ale pięknie tu ptaszki ćwierkają. Fantastycznie. I tak, jedna z rzeczy, która jest dla mnie naprawdę bardzo, bardzo urokliwa. Ja byłem przekonany, że tutaj te drzewka tworzące takie żywopłoty, które są dosłownie wszędzie, to są drzewa, tak sądziłem oczywiście, jakieś iglaste i że tutaj jest zielona przez cały rok, ale się myliłem. Okazuje się, że to są drzewa liściaste i w alejce, w której my jesteśmy, co zaraz Wam pokażę, liście na jesień jeszcze całkowicie nie spadły. No i to tak fajny klimacik daje takiej złotej jesieni, chociaż już wiosna i pączki na drzewach. I tak, tutaj przed tymi sanitariatami, w tym miejscu jest część namiotowa. To jest pole namiotowe. Tutaj przyjeżdżając sobie można się rozbijać z namiotami. Nie wiem, jeżeli chodzi o chęć postawienia tutaj przyczepy, czy również właściciele się na to zgodzą, ale tak. Po kolei mam wszędzie ławeczki, kosze na śmieci. Te parcele wszystkie są fajnie pooddzielane właśnie tymi drzewami, co latem robi niesamowitą robotę. Jak widziałem zdjęcia i to wszystko jest zielone, to myślałem, że to jest naprawdę taki żywopłot iglasty, a to jest liściaste, co nadaje jeszcze większego uroku. My zaparkowaliśmy sobie tutaj. Tutaj jest tak zwana aleja VIP, czyli jesteśmy bardzo blisko wody, bardzo blisko morza. Możecie zobaczyć sobie, jest to tutaj już przed nami. Chodźmy na taras widokowy. No i tutaj jest najciekawsza i najdroższa alejka, oczywiście. Tutaj wszystko jest wybrukowane elegancko. Tutaj można sobie spać z bezpośrednim widokiem na morze. Tu cały ten front, z tego co wiem, jest przeznaczone pod pod namioty. Chodź, Blatka. Chodź, a tutaj w tym miejscu znajduje się taki taras widokowy.
bibletka buszuje po klifie. A tutaj po sąsiedzku od razu mamy pole lazurowe. Takim bardzo fajnym udogodnieniem jest fakt, że każda parcela jest wyposażona w przyłącze prądu, wody i kanalizacji. Także jest to naprawdę fajne rozwiązanie. Nie trzeba, jak można się podpiąć pod to wszystko, to nie trzeba oprócz toalety chodzić z niczym nigdzie, więc ekstra klasa. Chodź bledka. Tutaj krzaczki są posiane, świeże, że tutaj również to ładnie będzie porośnięte w przyszłości, ale na ten moment wygląda to tak, jak wygląda. No, pogoda tego wyjazdu nam dopisała, no fantastyczna jest po prostu. To słoneczko świeci już trzeci dzień. Dzisiaj mamy lany poniedziałek. Mam nadzieję, że nikt mnie tutaj nie zleje zaraz wodą. O, spotkaliśmy jakiegoś ziomka po drodze, jest piesek. Zobaczymy, czy będzie awantura, czy nie. Jest piesek ładny, tak? A, buta! Dzień dobry. Dzień dobry. Buta! I w tym momencie dochodzimy tutaj sobie do rozstaja dróg, że tak powiem. I tutaj są takie parcele już bezpośrednio przymorskie. I tutaj na dół się zjeżdża do jedynych takich nadmorskich, gdzie można sobie kamperem lub przyczepą jechać. Ale w tym miejscu również jest taki bardzo zarośnięty tymi złotymi, uschniętymi liśćmi żywopłot. I dlatego to sprawia takie wrażenie takiego żywopłotu iglastego. Jest to fajnie poprzecinane, fajnie porobione. Tutaj następna taka miejscóweczka, ale to są miejscóweczki już namiotowe. Zejdziemy sobie tutaj na dół, tu mnie jeszcze nie było. Zatoczymy sobie takie kółko po kempingu. Na całym kempingu, tak jak widzicie, znajdują się latarenki co parę metrów i wieczorem jest tutaj fajnie, jaśniutko i przejrzyście, że tak powiem, nie jest tak creepy, więc fajny klimat. A tutaj mamy możliwość popatrzeć na prehistorię. To są przyczepy, które przeżyły wszystko. I tutaj również jest miejscóweczka taka namiotowa. No bardzo fajnie to wszystko wygląda, tak szczerze. Wydaje mi się, trochę ładniej. Pewnie latem to robi robotę, jak wszystko jest zielone. Trochę ładniej niż na lazurowym, ale no, tak zależy kto co lubi. Mi się bardzo, bardzo, bardzo podobają właśnie te żywopłoty, które oddzielają tą całą przestrzeń. Z tego co wiem, te przyczepy to są chyba takie na podnajem. Pewnie któraś z nich na pewno się nadaje do tego, żeby sobie w nich nocować. I teraz idziemy tędy. Właśnie wzdłuż tych przyczep do takiego wyjścia, letniego wyjścia, bezpośrednio na promenadę do morza, do plaży. Co widzieliście na ostatnim filmie, ta furteczka tutaj była zamknięta, bo chciałem wam to pokazać, więc sobie dzisiaj to zobaczymy z bliska. Tak, latem tutaj odbywają się animacje dla dzieci również i inne tego typu rzeczy. I są też domki letniskowe do wynajęcia, to za chwilę wam pokażę. Bardzo ładne, świeżutkie domki, również pooddzielane tymi liścia z tymi żywopłotami. Naprawdę coś niesamowitego.
Tutaj znajduje się parking, żeby sobie stanąć autkiem, jak przyjechaliście ponamiotować i rozbić się namiotem na przykład tutaj. To tutaj jest miejsce dla waszego auta. Idziemy dalej do takiego budynku socjalnego, w którym znajdują się oczywiście te właściwe takie duże sanitariaty z prysznicami, pralnia i tego typu udogodnienia, które obecnie są zamknięte. Niestety są zamknięte, ale no skoro tak mało bywalców jest na kempingu, to szkoda by było to otwierać, tak mi się wydaje. Więc słuszna decyzja właścicieli. I tak. Jest pralnia, toalety. Tam jakieś służbowe pomieszczenia pracownicze. I nasz spacer pomału dobiega końcu. W tym miejscu znajdują się śmietniki. I ten parking na samym wejściu przy placu zabaw. I tak, tutaj są myjnie, toalety, prysznice, zmywalnie. I kolejna alejka, w której można sobie się rozbijać albo wypożyczać te przyczepy. I tutaj mamy te domki. I przy parkingu znajduje się zrzut wody szarej, zrzut dla kamperów. Taki punkt serwisowy. Oczywiście można tutaj skorzystać z tego punktu serwisowego nie nocując, więc gdzieś będąc przejazdem można sobie tutaj wjechać. I to ogarnąć. A my teraz przejdziemy się alejką, którą nie szliśmy jeszcze. Pokażę wam te domki z bliska, w sumie jeden. Taki niezamieszkały, żeby nikomu nie przeszkadzać. Tutaj również mamy zmywalnię. I tutaj jest cała alejka tych domków. Z takim zadaszeniem. Też wydaje mi się to być super opcja. Takie uzupełnienie oferty. Tutaj również są wszędzie latarenki, tutaj są trochę wyższe. I te stanowiska różne, różniaste. Ta aleja nazywa się aleją widokową i chyba już wiecie dlaczego. Tu jest aleja brzozowa, ponieważ żywopłoty są porobione z brzóz. Ta alejka, w której my jesteśmy, jest aleją VIP. I jeszcze jednej nazwy zapomniałem, ale to wszystko możecie sobie sprawdzić na stronce, jak to wygląda, jaki jest cennik, to wrzucę wam tutaj zdjęcie ulotki tegorocznej, żebyście mieli pogląd na sytuację. My za ten wyjazd świąteczny zapłaciliśmy 200 zł. Tutaj macie przyłącza, tak jak wspominałem. Barierki. To jest dobry motyw, żebyś przypadkiem nie zjechał komuś na głowę. I zajdziemy bletkę. Nie bletkę, tylko zajdziemy Zuzannę teraz od tyłu. I wracamy do naszej miejscóweczki. Także no jeżeli chodzi o ten kemping, to myślę, że zobrazowałem wam, jak to wygląda. Jest naprawdę urokliwy. Polecam ze swojej strony. Nic mnie tutaj nie rozczarowało, nie zawiodło. Jest naprawdę przyjemnie, sympatycznie. Wi-Fi na całym kempingu ogólnodostępne w cenie. My jesteśmy z Zuzanną na końcu tej alejki, to nawet nas nie widać. Pomimo, że tutaj jesienne liście nas kryją, a nie te letnie zielone. Tutaj ktoś autobusem przyjechał. No i tak to wszystko wygląda, kochani, także zobrazowałem wam temat. Wybierajcie się, kempingujcie, cieszcie się życiem. Wszystkiego dobrego wam życzę i do zobaczenia na kolejnym filmie. Hej!